Cześć, ja jestem Adam i witam Was w 45. odcinku z gry Black Myth: Wukong. W poprzednim odcinku pokonaliśmy jelenia, zdobyliśmy pierwszą część pancerza Wukonga i teraz wróciłem do kapliczki, którą odkryliśmy jako pierwszą, bo to był świerszcz, który nam uciekł. Chciałbym go zobaczyć, czy może wrócił i sprawdzić, co z nim było do zrobienia. Jest, czy go nie ma? Nie, ale coś słychać gdzieś, nie? O! O wilku mowa, zobaczcie. Generał z piórami. Chwyćmy. Pengwanga. O! I co teraz? Quick time event? O, faktycznie. Lecimy za nim, co? Nie będzie nam uciekał jakiś tam świerszcz. Tam gdzie walą pioruny jest kolejny boss, ale zanim jego chciałbym właśnie tu pokonać świerszcza. Ogólnie jest dużo małych bossów, znaczy małych mini, takich tam longa, czy jakąś żabę, czy coś. Pokonać to wszystko, bo w tym rozdziale zakończymy już naszą przygodę Wukongiem. Chwyćmy i zobaczymy, jak to jeszcze raz wyjdzie. Czy damy radę? A tu trzeba naciskać. Lecimy za nim ponownie. Gdzie on teraz uciekł? Chyba nam zniknął z pola widzenia. Widzę, że jest... O! Uciekasz tam, ale tutaj za nim on jest boss. No i przyda mi się kapliczka przed tym bossem, żeby do niego nie podlatywać. Coś słyszę i coś widzę. Dobra. Czyli mamy... Ciekawe, co tu jest. No to wygląda jak po solidnej bitwie. Odpoczywamy. A tym świerszczem zajmiemy się kiedy indziej, ale chciałbym go pokonać. Dobra, mamy wszystko. O, jest. Kontranosorożyc. Ale fajny. No i nawet Badzie nie dał mu rady. Złoty opancerzony nosorożyc. I lecimy. O! Zobaczymy, jak nasz naładowany atak się sprawdzi. Jest, dobra. A, ty nietrafiony. Użyjmy naszych małpek.
O! Tego się nie spodziewałem. O, nie trafiony. Ładujemy. O ty. Trzeba naładować. Znowu nie trafiony. Ładuj, 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 ładuj. Kurczę. No. Nie mogę ładować też teraz w szybkim biegu. O, jest nas świeżo tutaj. Patrzcie. Ładujemy. Ale jest dosyć upierdliwym przeciwnikiem, a zobaczmy jeszcze. To. O, dobra, igiełka. Jest, dostał. Idealnie. Jedziemy go teraz. O, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Znowu rośnie mu nos. A, znowu rośnie. Aj, uciekł. Magie, ty się nie sprawdzasz coś w tej walce. O. Wow, dawaj, lecz się, lecz, lecz. Jest. Strzał. I lecimy go teraz. No. O, ty taki jesteś twardy. Dawaj. O ty. Uleczmy się. O, ale nie trafił. Ależ. A zróbmy teraz tak, zobaczymy czy coś nie da.
Spróbujemy. Będzie ostatni strzał, czy nie? Uciekł. Bardziej pomóż coś, zajmij się nim, żeby mógł się naładować. Jest, pokonaliśmy złoty opancerzony nosorożec. Kurde, ale... Powiem ci, powiem wam, ci pancerni przeciwnicy są dosyć specyficzni. O, ale coś dostaniemy. Kolejny bonus. Cia. O, i mamy pancerz. Tak, pancerz Wukonga. To już drugi element całej zbroi. Ciekawe, że jeszcze nasza małpa nauczy się mówić tak jak Wukong. Wukong's gold sochi armor. That monkey was full of surprises. Just like me. He had his way to linger on, and his belongings, too. They're set on killing those mongrels of the court. But we've got to snatch them first, or these scum will take them. I'll go find the other ones. Keep up with me. Ciekawe, czy nasz chrabąszcz jeszcze tu jest. Złoty pancerz Słowazji. Korpus. Wybornie, wybornie. A, już go nie ma. A, złota nić. Tak, zobaczmy. Maksymalne zdrowie plus 30. No tu mam obrony dużo więcej. Ubierz. Ciekawe jak ten. Przez krótki czas poruszenia względzie umiarkowanie zwiększa szanse na trafienia krytyczne. Ciekawe jak ubiorę nogawice. Czy to się już połączy? Nie. No ale dobrze, niech będzie. Nośmy ten pancerz. Skoro tak chce gra, niech tak będzie. Jesteśmy kolejny rdzeń umysłu. Zregenerujemy się. Daleko poleciałem? Za daleko. A nie, jesteśmy w pełni. Dobrze. Spróbujmy zapolować jeszcze na tego chrabąszcza naszego. Gdzieś tu jest. Jest tam. Chciałbym go sobie ogarnąć, bo powiem wam, że ciekawa to jest sprawa. Zdążyłeś nawet złapać. Gdzie on poleciał? Tam. Wiecie co? Ogarniemy go sobie w następnym odcinku. A teraz ruszymy już po prostu dalej, nie? Użyjmy talizmanu, żeby się przenieść do ostatniej kapliczki. Muszę sprawdzić, jak to z nim jest. Czy to trzeba, trzeba klikać, czy... Dobra. Tu jest kolejna droga. O, chodzi, że tak, że to jest dużo więcej.
to jest jakieś miejsce pewnie, w które można powalczyć. O, tak, tu coś jest. Trujący wóz. Jest bani. Idealnie. Ale go ktoś zablokował w górze. Piękny strzał. Wyśmienita złota nić. Rdzeń. Same rarytasy. Ale nie masz piorunów, gdzie mamy się przemieszczać, więc trzeba teraz eksplorować. Szukajmy znowu z góry jakiegoś miejsca. Tam walczyliśmy z bossem. Tutaj coś? Nie. Dobra. Ruszamy dalej. Trzeba pozwiedzać teraz tą lokację. No, jest całkiem interesująco. O. Albo mi się wydawało, albo tutaj coś będzie, czy nie. Słyszałem gdzieś pioruny. Bardziej nadchodząca burza. Tu też nic nie widzę. No faktycznie, jakby nadchodziła burza, tam coś będzie. Trzeba sprawdzić, bo chciałbym pokonać wszystkich tych bossów. Opowiem wam, że te rdzenie umysłu mogą mi się bardzo przydać. Jest tylko hipopotam. Wodospad, który widzieliśmy. No dobra, lecimy do góry. O, poleciał tam nasz świerszczyk. Lećmy i my w tamtym kierunku. Fajnie, że miejsca, gdzie jest kapliczka, są trochę zaznaczone, tak jakby są lekko widoczne, nie? Jakimś kolorowym drzewem. Skałami na odludziu. Tam nie mogę. Czyli dalej muszę eksplorować tutaj.
Dobrze, spadajmy te tereny. Tu byliśmy przed chwilą, walczyliśmy. Zbadajmy tutaj. W miejscu nie można zejść. Czyli do góry. Coś mamy? No nie wygląda na to. Żeby tu coś było. Stąd... Tak, stąd wystartowaliśmy. I tu jest kolejny przeciwnik. Nie lecimy z tym, dobra. Wybuch mnie zabił. Wróciliśmy tutaj. No dobra, chmurka i lecimy ponownie tam. Ciekawi mnie, gdzie teraz musimy podążyć. Czy jest taki tu wybór miejsc, w którym możemy polecieć, czy po prostu czegoś nie zrobiliśmy? To jest nasz przeciwnik. Dobra. I teraz tak. Blokada. O! Piękny strzał. Znowu. No tego się nie spodziewałem. Ruszamy. Burza jest z tamtej strony, czyli tak jak miał tam podróżować, ale zaraz to sprawdzimy. Pokonamy tylko tego przeciwnika. Tam na górze też widzę, że jest taka płaska powierzchnia, jak miał tam z kimś walczyć. Dobra, jesteśmy. I ruszamy. O, ten wybuch jest naprawdę niebezpieczny. Używam niby.
Już się leczymy. Uleczmy się. O ty. Dobra, pobiegajmy, naładujmy. I możemy go sieknąć. O ty. No jednak nie możemy. Dobra, teraz możemy. I pokonaliśmy, dobra. Mamy kolejny rdzeń umysłu. I zobaczmy, co tutaj na górze jeszcze jest. Bo jak leciałem do niego w tym kierunku, to tam coś widziałem. Dobrze, sprawdźmy to. To pewnie chrząszcz był. Ja wszystko sprawdziłem. Tutaj. Tu coś jest. Tu nie możemy. Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. No dobrze. Myślę, że na tym zakończę odcinek. W następnym odcinku już odkryję, gdzie mamy iść, co mamy robić. Chociaż jest jeszcze jedno miejsce, które chciałbym sprawdzić. I zaraz to zrobimy, żeby jeszcze nie... Nie mogę użyć w tym miejscu. Użyjmy. Zbocze obserwacji nosorożca. I teraz tak, jesteśmy tu, a nasza kapliczka jest tu. Dziwne miejsce w ogóle nas pojawia, nie? Tak jak z reguły było to przy kapliczce. Tak teraz jesteśmy dalej. Dobrze, podróż. Góra. Bagno łapania modliszki. I tu podejrzewam, że trzeba zawalczyć po prostu z naszym żukiem, bo tak to zrobiliśmy, a wszystko w tym miejscu. Takie jest moje podejrzenie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić, żebyśmy też nie pominęli. O, tutaj. Tu byliśmy, walczyliśmy, ale czy tutaj można jeszcze gdzieś dalej dotrzeć? Nie, tu jest już wodospad. Nie, tu dalej nie ma. Tu jest jeszcze jedna ścieżka. Czy my nią gdzieś dotrzemy? Tak.
O. O matko, o ładnie. Się załatwiłem. Olbrzymi Shigandang. Czy jakoś tak. Matko, jaki on jest wielki. Walczyliśmy już z olbrzymami, ale on jest... Jo. Dobra, to już po mnie. Byłem trochę za blisko chyba. Na to wychodzi. No dobrze, w następnym odcinku już się nim zajmiemy, teraz nie będziemy kombinować. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego, cześć! PlayStation.